Ja jestem już po pierwszym odcinku serialu Skazana, który oglądałem na playerze. Dla mnie to jest serial bardzo mocny, ale jak na razie zagadkowy. Jeszcze niewiele wiem, ale się wciągam. Czy za panią też już jest taka pierwsza prywatna projekcja? Czy sobie ją pani urządziła? No widziałam tylko jeden odcinek na razie, więc jestem sama bardzo ciekawa, jak to się będzie rozwijało, w jakim tempie to będzie, no bo przecież wiadomo, że scenariusz znam. I wiem, czym to się skończy. Dla mnie jako widza na razie tempo jest dość duże, ale to jest plus, bo ja nie lubię się nudzić. Jakie pani miała właśnie emocje? Czy lubi pani oglądać samą siebie? Nie przepadam. Z reguły oglądam, jeżeli coś zrobię raz i oglądam to technicznie, bo nigdy nie będę widzem swoich filmów, bo mam nadwiedzę. Ponieważ wiem, no, jak to było kręcone, kiedy, w jakich okolicznościach, co się działo. Raczej patrzę, jaki jest rytm opowiadania, jaka jest narracja, jak reżyser to zmontował. W taki sposób to oglądam. Najczęściej, gdy oglądałem pierwszy odcinek, powtarzałem nawet na głos, to zauważyli moi towarzysze, taką frazę, co za upokorzenie. Chodzi mi o te więzienne sceny. Czy to życie więzienne jeszcze nas mocniej zaskoczy w kolejnych odcinkach? Tak, myślę, że tak. Pierwszy odcinek jest takim ekspozycją, przedstawienie bohaterów, jakby rozpoczyna się akcja, a później bywa jeszcze dużo, dużo groźniej. Tych scen trudnych do zagrania domyślam się, że było wiele. Czy była jakaś jedna, która wymagała od pani najwięcej wszystkiego, zaangażowania, skupienia? Czy można jakąś taką wyróżnić? Nie wyróżniłabym żadnej sceny, bo no, po prostu zawsze staram się zrobić najlepiej, jak umiem. I oczywiście są takie sceny, które nie są zbyt przyjemne, kiedy jestem ciągle wyzywana i ciągle ktoś na mnie poluje, ale nie było jakiejś takiej sceny, która wymagałaby nie wiadomo czego ode mnie. Po prostu normalnie idę do pracy i gram. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że my jako widzowie dostajemy 45 akurat w tym przypadku minut dobrego kina czy rozrywki, ale nie widzimy tego wszystkiego, co dzieje się na planie. Na przykład, gdy grała pani w filmie o Tomaszu Komendzie, no to tam była taka ogromnie trudna charakteryzacja, którą kilka godzin się robiło i też zmywało. Czy też jakieś takie trudności, obciążenia były w przypadku Skazanej? Coś, o czym my jako widzowie nie wiemy. Nie, tutaj troszeczkę było inaczej. No oczywiście pracowaliśmy bardzo ciężko i to było 12 godzin. Więzienie było bardzo rozbite. Wiadomo, że tego się nie robi chronologicznie, ale proszę pamiętać, że plenery więzienne były kręcone w Zabrzu, korytarze były kręcone w szpitalu na Działdowskiej, a cele były dekoracją, więc czasami te przejścia trzeba było pamiętać w głowie, jaki to był stan emocjonalny, żeby to się łączyło i żeby można było to zmontować. Z charakteryzacją to było o tyle łatwiej, że dziewczyny grają w ogóle bez make-upu. Ja mam troszeczkę podkładu na sobie, żeby wyrównać mi kolor i to jest wszystko, więc przychodziłyśmy, zakładałyśmy te nasze uniformy i dalej. A temperatury, które panowały na planie, albo pandemia? A tak, było zimno. Było zimno, rzeczywiście pamiętam w Zabrzu taki jeden dzień, gdzie aż niewyraźnie mówiłyśmy, bo byłyśmy takie zziębnięte. A pandemia jak to pandemia, no musimy wszyscy się przystosować do tej sytuacji, jaka jest. Mieliśmy robione co chwilę testy, ale udało nam się i właściwie próby były w maseczkach, ściągaliśmy tylko na ujęcie maski, więc, ale zdrowo przeszliśmy przez to. Serial będziemy śledzić na playerze, a przejdę do 50. urodzin, które czekają we wrześniu. Czy to jest dla pani jakiś taki moment, który skłania do przemyśleń, czy absolutnie nie? Są to kolejne urodziny, bardzo się cieszę, no po prostu 50. Nie będę w pracy, mam już wpisany w harmonogram, że są to moje urodziny, mam wolny dzień, także na pewno spotkam się z moimi przyjaciółmi.